Zima to nie jest łatwy czas dla ptaków, dlatego wiele osób decyduje się wystawić karmnik za okno lub zostawić takie przysmaki. O tym, jak bardzo lubimy dokarmiać ptaki, świadczy to, że pokarmu w tak zwanych kaczkomatach może brakować. Mieszkańcy skarżą się do Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. Cały czas mówią, że one stoją puste. To nie jest prawda, bo my je uzupełniamy średnio co 2 dni, bo powiedzmy na tyle mamy tego ziarna i tak zwykle robiliśmy. Natomiast po prostu są osoby, które biorą no tak jak woreczki na psie odchody. Ja to tak porównuję, po prostu po kilkanaście sztuk. No teraz daliśmy wczoraj informację, żeby prosimy się o ograniczenie. No rozumiemy, czemu to ludzie robią, tak? No bo jednak tu chodzi o to, żeby te ptaki dokarmiać je w sposób właściwy. No. Właściwy, czyli jaki? Bardzo dużo mówi się o tym, że chleb się nie nadaje. To dla wielu osób nadal pierwszy wybór, jeśli chcą pomóc ptakom. Chleb w małych dawkach nie jest jednak taki zły, pod warunkiem, że jest świeży. Jednak dieta powinna być bardziej zróżnicowana. Słonecznik jest jednym z ulubionych ziaren wśród ptaków. Mogą być też inne rodzaje zbóż, może być też smalec, może być również słonina. Także warto ten pokarm dywersyfikować, nie dawać jednego rodzaju pokarmu, ale właśnie różnorodną dietę, jeżeli tym ptakom faktycznie chcemy pomagać. Najtaniej jest zrobić coraz popularniejsze kule tłuszczowe samodzielnie. W sieci można znaleźć nawet poradniki. Wyrzucamy, proszę bardzo, trochę prosa, trochę pszenicy. Poza jedzeniem warto zwracać uwagę na ptaki na zbiornikach wodnych. Czy gdzieś w naszej okolicy nie zostały one przykute do lodu na skutek na przykład silnego mrozu zimą, to wtedy warto zainterweniować, zgłosić na przykład na Straż Miejską czy do Straży Pożarnej. Poza tym należy pamiętać, że ptaki bez naszej pomocy również dadzą sobie radę. Skoro zostają tu na zimę, dobrze wiedzą, co zrobić, żeby przetrwać tę porę roku.